Zobacz, co zrobiłam. Kaczka, śliczna Lenko. Sara, ale boli. Co się dzieje, Sarze? Odeszły mi wody, ale do terminu mam jeszcze 3 tygodnie. Spokojnie, Sara, wejdź do środka. Nie mogę złapać Marcina. Ma za mało ludzi i musi sam uganiać się za przestępcami. Cóż, to jego praca. Spróbuj za chwilę. Zawieziemy cię do szpitala, a Marcin jakoś dojedzie. Jaj! Dzieci, zakładajcie buty. Jedziemy z Sarą do szpitala. Które buty założyć? Tenisówki. Myślę, że nasza kryjówka jest spalona. Pozamykajmy wszystko i spadajmy stąd. Dobra. Zmywamy się. O kurczę, zamknęli mnie. Co mam teraz zrobić? Marcin nadal nie odbiera. Dzieci chcą już wychodzić? Mam nadzieję, że zdążymy do szpitala. A co kiedy wyjdą po drodze w samochodzie? Co wtedy zrobimy? Oj, dajcie już spokój. Może teraz Marcin odbierze. Dobry pomysł. No nie, kij od szczotki nie przejdzie. Nie do wiary. Muszę znaleźć tu coś, czym podniosę tę belkę. Jesteśmy, całe szczęście. Znamy drogę, już kiedyś tu byliśmy. Nie. Proszę za mną, idziemy do sali porodowej. Dziękuję. Moim bliźniakom trochę się spieszy. Dziękuję pani za pomoc. Nie ma za co, będę trzymać za panią kciuki. Dzięki. Stójcie, dzieci, dalej nie możemy pójść. O, szkoda, pasara. Dzień dobry, jestem położną, proszę za mną. Przebadam panią. Gdzie pani mąż? No właśnie, nie mogę go złapać. Po prostu nie odbiera telefonu. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Martwię się. O, to jest to. Szufelka. Teraz musi się udać. Tak jest, brama otwarta. Nareszcie. Ale przestępcy pewnie są już daleko. O, 10 nieodebranych połączeń i jedna wiadomość. Co? Przyjedź do szpitala, dzieci są w drodze? Nie do wiary. Proszę uspokoić oddech. Skurcze są już bardzo silne. Niedługo się zacznie. Pójdę po panią doktor. Aha. Coś takiego. Gdzie ten Marcin? Zawsze był pod telefonem. Będziemy tu, aż dzieci się urodzą? Tak, jeśli nie potrwa to zbyt długo. Dobra, jesteśmy gotowi. Proszę przejść, panie Overbeck. Tak mocno, jak się da. Komisarzu Overbeck, co się dzieje? Będę ojcem. Jesteś nareszcie. Przyjechał! Przyjechał! Szybko, na porodówkę. Do sali numer 1. Jeszcze jedno silne pchnięcie. Sara! Jesteś wreszcie! Panie Overbeck, mamy już pierwsze dziecko. To chłopiec. Cudownie, chcę go podtrzymać. Chodź tu, maleństwo. O, Sara, jest śliczny. I jeszcze tylko trochę. Świetnie ci idzie. Świetnie, panie Overbeck. Jeszcze troszkę. Oto wasz drugi chłopczyk. Gratulacje. Dzięki. Jeszcze go tylko zważę. Tak, idealnie. Jakie im dacie imiona?
Paweł i Aleksander. Wspaniale! Założymy im na rączki opaski z imionami. Czy to nie cudowne? Tak się cieszę. Tak, są naprawdę urocze. Gdzie ty byłeś tyle czasu? Przestępcy mnie unieruchomili. Co? A zgarnąłeś ich? Nie. Dziś zgarnąłem moich dwóch chłopców. Przestępców zgarnę jutro. O, jakie słodkie! Tak, i nareszcie są z nami. Jeśli podobał Wam się odcinek, kliknijcie łapkę w górę. A żeby nie przegapić kolejnych, klikamy przycisk subskrybuj kanał. Dziękujemy!